kontynuujemy nasze rozważania o wyższości cybernetyki nad innymi metodami poznawania prawdy. Chciałem Państwu zaprezentować moją broszurkę pod tytułem Cybernetyka nowego życia. W druku kosztuje 15 zł. Jest na stronie internetowej www.autonomedu.pl do ściągnięcia za darmo. A traktuje o rzeczach najważniejszych na świecie. Jak to się wszystko zaczęło? I przeczytam to, co jest na okładce, jak to się zaczęło. Jeśli uważasz się za pechowca, której nikt i nic w życiu się nie udaje, przypomnij sobie, jak to się zaczęło. Jest ciemno i wilgotno. Biegniesz w tłumie 10 miliardów zawodników, a nagroda jest tylko jedna. Nie ustajesz w biegu, wymijasz konkurentów. Dopadasz świętej bramy, uderzasz w nią całej siły głową i udało się. Brama się uchyla tylko dla ciebie i natychmiast zamyka za tobą. Przyjmują cię z otwartymi ramionami, a ty rozpuszczasz się i jednoczysz, tworząc nową całość, jedyną i niepowtarzalną. Ty, zwycięski plemnik. Jeszcze jest tylko formalność, wybór płci. Zależy tylko od ciebie, panującego miłościwie jajeczka, a twój wybór jest trafny i niezmienny. Także oczywiście ludzie uważają to za lekką przesadę, ale tak było z każdym z nas. W książeczce napisałem o pewnych złych obyczajach, które wiążą się właśnie z naszym rozwojem demograficznym, o tym, czemu ta zapaść demograficzna zapanowała, że tak powiem, no i o metodach wyjścia z sytuacji. Jest jeszcze fragment o feromonach. Są to takie związki lotne, bardzo istotne w komunikacji wzajemnej między ludźmi, ale niestety chemia gospodarcza utrudnia ich rozprzestrzenianie. Po prostu myjemy się dokładnie, w związku z czym nasze feromony wydzielają się nie tak, jak powinny, co doprowadza do pewnych nawet komplikacji dosyć istotnych. Zachęcam do przeczytania, bo mówię, książeczka jest bardzo kontrowersyjna. Na tym bym skończył o książeczce.